Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategii 2050, była ambasador EP w Federacji Rosyjskiej. Witam jeszcze raz. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Xi Jinping właśnie jako przyjaciel Putina nam się tutaj prezentował przed sekundą. Jak pani doktor sądzi, to rzeczywiście jest taka głęboka więź sojusznicza czy interesy? To zdecydowanie są interesy. Teraz tylko pytanie, jakie są interesy po stronie chińskiej, jakie interesy po stronie rosyjskiej. I zaczynając od strony rosyjskiej, Putin dramatycznie musi pokazać, że nie jest sam, nie jest izolowany, zwłaszcza po tym liście gończym wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny. I ta wizyta chińskiego przywódcy no, jest dowodem, że bardzo ważny kraj, potęga, jest razem z Rosją albo w każdym razie jest gotowa z Rosją na współpracę i to jest dla Putina bardzo mocne wzmocnienie zarówno międzynarodowe, jak i wewnętrzne. Ale czy myśli pani, że to Putin wiedział już dużo wcześniej o liście, o nakazie aresztowania i zorganizował, wymyślił tą wizytę, zaprosił przywódcę Chin? Ja myślę, że to tu nastąpiła już jeżeli to w drugą stronę, czyli, ten list gończy ewentualnie można tak widzieć został wydany właśnie w tym momencie przed wizytą, bo oczywiście taka wizyta była planowana już jakiś czas, od jakiegoś czasu i nie została skomponowana jako efekt tego wydania listu gończego. Natomiast ciekawe są tak naprawdę tutaj interesy chińskie. No właśnie. I trzeba rozumieć, że dla Chińczyków najważniejsze celem strategicznym jest z jednej strony podnieść gospodarkę chińską coraz bardziej na taki poziom, który by uczynił z Chin potęgę gospodarczą silniejszą jeszcze niż Stany Zjednoczone, a więc żeby gospodarczo wyprzedzić Stany Zjednoczone i tu Chińczycy napotykają na pewne problemy i pytanie, czy wojna im nie stanowi hamulcowego i jakimś takiego czynnika destabilizującego, ale politycznie i geopolitycznie najważniejszy jest Tajwan, uzyskanie pełnej kontroli nad Tajwanem i tutaj przeszkodą są Stany Zjednoczone i kalkulując te ekonomiczne z jednej strony i geopolityczne z drugiej strony interesy, Chińczycy wykorzystują do tego swoją relację z Rosją i swoją gotowość do udzielenia Rosji pewnego ograniczonego na dzisiaj widać, ale jednak wsparcia w tej wojnie, bo wygląda na to, że dla Chińczyków przegrana Rosji w tej wojnie, czyli sukces Stanów Zjednoczonych jest czymś geopolitycznie nie do przyjęcia. Sukces Stanów Zjednoczonych chyba przede wszystkim. Przede wszystkim oczywiście chodzi o sukces Stanów Zjednoczonych. To jest zła dla nas wiadomość, tak naprawdę ta wojna w świetle tej wizyty, zobaczymy jak ona się będzie jeszcze rozwijać, niestety staje się coraz bardziej stawką już nie wyłącznie po stronie Zachodu, ale zaczyna być stawką także po stronie Chin, gdzie przegrana Rosji staje się także czymś niedobrym dla Chin i osłabieniem także ich pozycji. No to nie jest dobra wiadomość. Chciałabym się łudzić, że to właśnie chodzi o to, nie tyle o przegraną Rosji, tylko wygraną Ameryki, czyli chodzi o to, że może być tak, że sama w sobie przegrana Rosja, gdyby nie przegrała ze Stanami Zjednoczonymi, mówiąc tak najbardziej już skrótem, to by było nie takie straszne. Czy Chińczykom, to nie jest tak, że ktoś w Chinach się troszczy o Rosję, o pozycję Rosji, o losy Rosji, czy ma jakiś sentyment, czy jak to zostało powiedziane, ciepłe, przyjacielskie uczucie do Putina. To jest wszystko dyplomacja i teatr dyplomatyczny. To jest absolutnie zimna kalkulacja, w której dla Chińczyków znowu głównym adwersarzem główna gra się nie toczy między Chinami a Rosją, a toczy się między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. To jest wojna o dominację ekonomiczną i o kontrolę nad Tajwanem, czyli wielka rozgrywka geopolityczna o przywództwo światowe. I Rosja jest tutaj przez Chiny instrumentalnie wykorzystana i wykorzystywana, ale jeżeli to jest tak, że w tej grze Chiny postawią na to, że jednak będą Rosję jakoś tam wspierać, żeby Rosja nie przegrała ze Stanami Zjednoczonymi, to dla nas to oznacza, że ten
dla nas wszystkich, że ten konflikt wychodzi na zupełnie inny poziom, staje się elementem już wprost bezpośrednio konfrontacji chińsko-amerykańskiej i nie bardzo widać, jak on w ten sposób w ogóle miałby się zakończyć. A będą sankcje amerykańskie na Chiny nałożone teraz, powiedzmy po tej wizycie? Z powodu wizyty raczej nie. Już wiemy, że Amerykanie regularnie wprowadzają różne ograniczenia niezwiązane z Rosją, tylko związane z tym, że Ameryka nie chce, żeby Chiny technologicznie uzyskały możliwość dostępu do takich technologii, które dadzą im lepsze czy równe pozycje ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast jest sprawa sankcji nałożonych na Rosję. I teraz wiadomo, że te sankcje niestety są jak sito dziurawe i Rosja w minionym roku importowała więcej chipów, więcej tych wysokotechnologicznych półprzewodników niż w poprzednim roku. I choć formalnie to jest wszystko obłożone sankcjami, to przez Arabię Saudyjską, przez Turcję, przez różne kraje te technologie trafiają, wcale niekoniecznie przez Chiny. I wszystkie teraz sankcje idą w kierunku uszczelniania tego sita, żeby jednak te technologie nie docierały. I jeżeli się okaże, że pomoc chińska zaczyna w bardzo poważnym stopniu naruszać sankcje amerykańskie i zachodnie, to tu powstaje pytanie, czy będą tak zwane sankcje wtórne. Czyli na Chiny z powodu tego, że pomagają Rosji, no to ogromny problem ekonomiczny dla wszystkich, także dla Europy. Straszne, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudna historia, naprawdę. Nie. W każdym razie no, chciałabym myśleć o tym, że Ukraina jak najszybciej wygra tę wojnę i to się jakoś ustabilizuje na takim poziomie przynajmniej sprzed roku. Nie jest tak, że Ukraińcy są skazani na bardzo, bardzo tkwienie w długim i takim wycieńczającym ekonomicznie, ale też przecież ludzko konflikcie, że to jest jedyny możliwy scenariusz, choć trzeba mieć na uwadze, że niestety długotrwała wojna jest scenariuszem prawdopodobnym. Jak i długo trwała? Nie, to nie jest tak, że jesteśmy w stanie określić tę granicę, ale ta wojna się nie skończyła niestety po roku i wcale nie widać, kiedy miałaby się skończyć szybko, chociaż są pewne czynniki, które po stronie Zachodu powodują, że Zachód zaczyna rozumieć, że ta wojna, że czas gra oczywiście na niekorzyść Rosji, ale też bardzo gra na niekorzyść Ukrainy. Jednak ogromne zniszczenia ekonomiczne, ogromne cierpienia ludzkie, pogarszająca się sytuacja gospodarcza i to z jednej strony Ukraińcy okazali się niezwykle odporni i zdolni do obrony, ale z drugiej strony nie jest tak, że są nad ludźmi i są w stanie znosić tę sytuację w nieskończoność. I stąd widać po stronie Zachodu działania, które zmierzają do tego, żeby jednak postawić na wygraną Ukrainę. Bo powiedzmy sobie uczciwie, przez bardzo wiele miesięcy to był proces, w którym Zachód, Stany Zjednoczone stawiały na to, żeby Rosja nie wygrała, ale żeby konflikt trwał i żeby osłabiać Rosję, ale jej nie upokorzyć i nie pokonać. Teraz coraz bardziej jest takie przekonanie, że trzeba to skończyć i trzeba doprowadzić do sytuacji, w której Ukraina będzie wygrywa. Wygrywa, przynajmniej będzie w takim stopniu górą, że będzie w miarę na swoich warunkach w stanie siąść do stołu. Muszę pani ambasador tutaj przerwać. Żegnamy, znaczy dziękujemy teraz za uwagę odbiorcom radia RMF FM i zapraszamy do radia internetowego, mediów społecznościowych RMF-u. Jesteśmy dalej w rozmowie z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. A zatem może, jeżeli tak, jeżeli jest tak, jak pani doktor mówi, pani doktor ambasador, jestem zawsze bardzo lubię te wszystkie tytuły kobiet cytować. W każdym razie Ukraina ma wygrać i to nie było takie oczywiste jeszcze przed chwilą, a już teraz jest dla tak zwanego Zachodu. To znaczy, że to jest jedyne wyjście z sytuacji. Nie wiem, czy to jest jednogłośna opinia, ale na pewno ten list gończy jest dosyć okolicznością istotną. I ja muszę chyba panią redaktor zmartwić, że ten obrazek jest bardziej skomplikowany. To proszę. Są decydenci w Unii Europejskiej i obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, którzy najwyraźniej rozumieją, że trzeba skracać tę wojnę i dostarczać więcej broni intensywniej, dlatego że czas jednak gra
także na niekorzyść Ukrainy i także na niekorzyść Zachodu, co nie znaczy, że ten cały konflikt nie niszczy także Rosji. I w związku z tym mamy do czynienia z intensyfikacją zbrojeń, intensyfikacją dostarczenia także bardziej zaawansowanych już i pojazdów, i opancerzonych, i czołgów, i tak no dalej. Tak, ale to natomiast rośnie to, też tak na Zachodzie, w społeczeństwach i rośnie także wśród opozycji politycznej coraz więcej takich głosów, że to jest zbyt kosztowne dla Zachodu, to jest zbyt kosztowne dla Stanów Zjednoczonych. Ewidentna jest zmiana opinii publicznej i pozycji samych republikanów, którzy coraz głośniej mówią, że to jest nie amerykańska wojna, że Ameryka przeinwestowuje, że Biden nie dba o interesy własnych ludzi. To jest duża zmiana zarówno narracji politycznej, jak i odzwierciedlana już w opinii publicznej, gdzie około 40%, to jest wielka zmiana, republikańskiego elektoratu mówi, nie nasza wojna i właściwie pokój i dlaczego my tak dużo w to inwestujemy. Tak, ale... I gdyby była zmiana polityczna w Stanach Zjednoczonych i następny prezydent byłby już prezydentem republikańskim, to by było bardzo źle. To mogłoby się okazać, że ta postawa amerykańska się zmieni. To by było bardzo źle, ale ja zapytam teraz może o takie sprawy zupełnie bieżące, to znaczy o tą wizytę Władimira Putina na Krymie, nieoczekiwaną, czy może na niby nieoczekiwaną, a następnie w Mariupolu, co już było chyba zupełnym jakimś kuriozum, bo miasto jest zrównane z ziemią, a tam jakieś miały się odbywać podziękowania dla Putina. To akurat bardzo prawdopodobnie było efektem listu gończego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ten list gończy, choć został totalnie zdezawuowany przez rosyjską propagandę, jest bardzo znaczącą decyzją w dwóch wymiarach. Po pierwsze w takim, że kraje, które są sygnatariuszami, członkami Międzynarodowego Trybunału Karnego, po prostu na dzisiaj właściwie nie mogą gościć Putina. Właściwie to jest taki sygnał, nie będzie biznesu takiego jak dotychczas, nie można z tym człowiekiem siąść do stołu. On stał się jednym z kryminalistów i Putin potrzebował bezwzględnie także sygnału do wewnątrz, do swojego kraju i do swoich obywateli, bo nie jest tak, że on nie musi prowadzić swojej polityki wizerunkowej. Nie, chciał rozumiem, się pokazać jako człowiek bliski ludziom, że jakie przestępstwa, kiedy on jedzie do Mariupola i pokazuje, że są budowane mieszkania, jest dbałość o ludzi. Przeciwnie, jest wszystko jeszcze, bardzo dobrze. Jeszcze na tym Krymie, gdzie on był z gubernatorem Sewastopola i tam jakieś otwierał szkoły, czy błogosławił kogoś, to jeszcze, ale ten Mariupol, no to wygląda na to, że to jednak była, tak jak powiedzieli ukraińscy komentatorzy, powrót zbrodniarza na miejsce zbrodni. No, to jest perspektywa ukraińska absolutnie zasadna. Pod osłoną nocy jakiś garstka ludzi, która mówi dziękujemy, ale za chwilę z tyłu ktoś krzyczy, takie się pokazały informacje, że to kłamstwo, taki głos tam gdzieś dochodził, no to jest raczej żałość, jeżeli w ogóle, bo niektórzy sądzą, że to wcale nie był Putin. Tylko jego jakiś sobowtór. Ile Putin ma sobowtórów? Wiemy, że na pewno ma. Ile? Nie wiemy. Czy to był on, czy sobowtór? No też oczywiście nie mamy sposobu, żeby się dowiedzieć. W pewnym sensie jest to pięciorzędne. Tak? Istotne jest, do czego służył ten manewr propagandowy. Na wewnętrzny rynek, żeby pokazać, że jest bliski ludziom, dba tak naprawdę o to, żeby ci ludzie jakoby, którzy ucierpieli od tak zwanego nazistowskiego reżimu w Kijowie, przeciwnie, mają dobre mieszkania budowane przez Rosję, czyli coś zupełnie opozycyjnego wobec tego wizerunku zbrodniarza, który wywozi cudze dzieci, kradnie cudze dzieci, o co de facto słusznie został oskarżony. To jest ta przyczyna, dla której jest wydany ten nakaz aresztowania. Czy tych dzieci jest 260 tysięcy czy 700 tysięcy, ale to jest najlepiej udokumentowana zbrodnia wojenna Putina, tak? Razem z panią rzeczniczką praw dzieci, Marią Białową,
Lwową, Białową. Jakby to nie brzmiało zupełnie jakoś jakiś, no makabra, tak, że osoba, która jakoby ma dbać o dzieci, tak naprawdę sygnuje, firmuje państwową politykę porywania masowego dzieci, wywożenia, odbierania ich własnym rodzinom i wywożenia, czynienia z nich sierotą, wywożenie ich w głąb Rosji, do domów dziecka albo do innych przymusowych, zastępczych rodzin, gdzie one są deukrainizowane i pozbawiane własnej tożsamości. To jest makabryczna zbrodnia. Absolutnie makabryczne. Choć my musimy pamiętać, że niestety jedna z wielu, a przez Trybunał podjęta właśnie dlatego, że jest taka uchwytna, dobrze udokumentowana i prawnie najbardziej rokująca. No, strona ukraińska mówi o 16 tysiącach udokumentowanych przypadków, a to idzie. Ale wiemy, że jest dużo więcej. Tak. Setki tysięcy. No cóż, no ja może pani rzeczniczka praw dziecka Federacji Rosyjskiej uważa, że prawem dziecka jest bycie dzieckiem rosyjskim i to w ten sposób ma wyglądać i to jest jakieś dobro, którego się udziela. Ja myślę, że jest cyniczną skrajnie postacią, która po prostu robi karierę w ramach tego reżimu i takie są wymogi, że wpisuje się w tę propagandę. Ale i w tę narrację. Wracając jeszcze do tego listu gończego czy nakazu aresztowania, myśli pani doktor, że na przykład Emmanuel Macron zaaresztowałby, mówię on w skrócie, tak? Zaaresztowałby Putina, gdy przyjechał do Paryża? Ja myślę, że w ogóle nie stanie przed takim wyborem, bo to, co się zdarzyło w efekcie decyzji Trybunału, to jest właściwie zatrzaśnięte drzwi dla wszelkich wizyt Putina, co więcej, dla tak naprawdę siadania z nim przy jednym stole przez wszystkich przywódców Zachodu, dlatego że dla każdego przywódcy Zachodu, który dzisiaj siądzie z Putinem przy stole, już nie mówię, że go zaprosi do siebie, to by była jakaś skrajna kompromitacja. Pytanie tak naprawdę jest o te inne kraje, które są sygnatariuszami Trybunału, uznają jurysdykcję Trybunału, kraje Afryki, kraje Ameryki Łacińskiej, w sumie 123 państwa. Czy one także się będą zachowały w ten sposób, że jeżeli Putin do nich przyjedzie, to wydadzą go pod sąd Trybunału? Myślę, że to jest bardzo poważna decyzja. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Inną jest rzeczą, że Putin w ogóle od wybuchu wojny nie jeździ nigdzie. Bardzo mało jeździ. Mhm. Praktycznie był w Iranie i w niektórych krajach postsowieckich, tych krajach postsowieckich, które no powiedzmy trzymają z Rosją. Był w jednym kraju, który jest sygnatariuszem i uznaje jurysdykcję Trybunału, to jest Tadżykistan. I teraz czy wróci do tego Tadżykistanu i czy Tadżykistan by wydał Putina? Raczej wątpię. My musimy rozumieć, to jest bardzo ważne, bo dla nas w Polsce jest oczywiste, że wszyscy myślą o tej wojnie, wszystkie państwa tak jak my, że to jest agresja rosyjska na niewinne, zupełnie niezawiniona agresja na Ukrainę, gdzie większość państw na świecie, niezachodnich państw, uważa, że to jest w ogóle nie ich wojna, że wina leży po obu stronach, że Stany Zjednoczone też tutaj coś sprowokowały i się do tego bardzo dystansują. Może nawet nie tyle tym razem same coś sprowokowały, co po prostu za dużo zła, tak w długim przebiegu. To sięga oczywiście doświadczeniom historycznym, imperialnym i z Europą, i różnym politykom imperialną w Ameryce Łacińskiej. Na tym wszystkim zresztą bardzo wytrawnie rosyjska dyplomacja gra. To w ten sposób właśnie się też papież Franciszek miota, bo nie wie, co ma sądzić o tym, jako ktoś, kto wie, że właśnie Stany Zjednoczone to nie jest anielski jakiś imperium. Ale tym razem naprawdę występuje w roli tego dobrego. Natomiast to rzeczywiście nie musi wszystkich obchodzić tak ściśle. To nawet nie jest kwestia obchodzenia, bo to ta wojna wpływa na bardzo wiele krajów. Wpływa po pierwsze w zeszłym roku, bo teraz na szczęście ceny surowców spadły, cenami surowców, ale wpływa też ogromnie cenami zbóż i produktów rolnych, których eksporterem bardzo dużym jest i Rosja, i Ukraina. I są kraje, no na przykład takie jak Egipt, dla których to, że import, eksport z Ukrainy został bardzo mocno ograniczony, że ceny zbóż
zbóż bardzo mocno poszły do góry. Okazało się ogromnym problemem wewnętrznym, także gospodarczym. I w efekcie te kraje nie są zainteresowane, żeby opowiedzieć się po stronie jednoznacznie Zachodu i skrytykować Rosję. One albo mówią, skończcie tę wojnę, wina jest po obu stronach, nas nie obchodzi, pokój za wszelką cenę. To jest jakaś lokalna awantura europejska, która na nas źle się odbija i skończcie to po prostu. Albo też jest taka postawa na przykład jak Indii, poszukują swojego interesu i swojego zysku na tej wojnie. I na przykład Hindusi kupują rosyjską ropę po bardzo zaniżonych cenach. Ta po prostu import rosyjskiej ropy wystrzelił w niebo przez Indię. Oni na tym po prostu korzystają. Tak. Mówią, my się nie musimy zajmować waszymi konfliktami, ale skoro wy macie konflikt, to my mamy prawo na tym skorzystać i rozwojowo się posunąć do przodu. A w takim razie zapytam o terytorium Ukrainy, o Krym. Czy jest szansa na to, bo tak mówi prezydent Zełenski, żeby Krym odzyskać, żeby wrócić do tych granic, tych z 91 roku, że Ukraina nie odpuści. To jest możliwe, żeby... Znaczy, tu chodzi tak o granicę sprzed aneksji Krymu, czyli sprzed 2014 roku. I oczywiście to jest pozycja dzisiaj bardzo wyrazista Ukrainy, że koniec wojny to jest odzyskanie wszystkich terytoriów. I to jest też zrozumiałe, że Ukraina musi taką bardzo wyrazistą narrację prowadzić. Z punktu widzenia militarnego, tak jak mówią strategzy wojskowi, paradoksalnie podobno łatwiej jest odbić Krym niż na przykład część tych terenów, które znalazły się pod rosyjską okupacją, a które Ukraina utraciła już w trakcie tej pełnoskalowej inwazji. No niemniej to pytanie, czy rzeczywiście Ukraina jest w stanie wyprzeć Rosję ze swojego terytorium, to jest pytanie, o którym już rozmawiałyśmy, czyli o ukraińskie zwycięstwo, bo przecież ukraińskie zwycięstwo nie ma polegać na tym, że zostanie Kreml podbity, tylko że Rosjanie zostaną wyrzuceni z terytorium Ukrainy. Na tym ma polegać to zwycięstwo. I z jednej strony Ukraina militarnie, jeżeli Zachód da odpowiednie wsparcie, a to jeszcze niepełne możliwości Stanów Zjednoczonych zostały tutaj ujawnione, nie jest to wykluczone, ale pytanie, czy Zachód to wsparcie da, gdzie tu jest szantaż nuklearny rosyjski. Wracamy do początku rozmowy. I Chiny, które ewidentnie klęski rosyjskiej nie chcą, bo zaczyna to być problem w ich relacjach i konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi. Zwycięstwa amerykańskiego, bo klęska Rosji myślę, że mogłaby być im obojętna. Dzisiaj już Chiny na tyle zainwestowały w Rosję, że klęska Rosji staje się także uszczerbkiem na ich wizerunku i obniżeniem ich poziomu w konfrontacji z Amerykanami. To nie jest dobra wiadomość. Ostatnie moje pytanie będzie dotyczyło Aleksandra Nawalnego, dlatego że on, oprócz tego, że dokument o nim dostał z kara, co też było odebrane przez Putina jako osobista porażka, bo sam by chciał być bohaterem filmów, które dostają Oscara, to otóż on też należał do tych ludzi, którzy dostali, Nawalny mam na myśli, tej gorączki Krym jest nasz, Krym jest nasz, i to było takie imperialne, właściwie chyba bardzo powszechne, to jest, bardziej się pytam, ale tak rozumiem, ale teraz się z tego zdecydowanie się wycofał. Aleksiej Nawalny. Tak. To jest postać, która w swojej przeszłości, na początku swojej kariery politycznej, ewidentnie miał takie rysy, powiedziałabym, szowinistyczne, wielkoruskie, bezdyskusyjne, ale się z tego wycofał. To trzeba po prostu uznać. Postawę zaprezentował heroiczną, dlatego że wrócił dobrze, do tej Rosji właściwie, zostać, żeby siedzieć w więzieniu. Czy on może zostać wybawicielem i założycielem demokracji? Mniej pytanie Rosji o to, kim on jest, a bardziej o scenariusze w samej Rosji. Na dzisiaj nie widać takich scenariuszy, w którym on mógłby po prostu wyjść z więzienia, objąć władzę i zbudować demokratyczną Rosję tak szybko, żeby to się miało jutro zdarzyć. Jeżeli w Rosji coś może się zmienić, to klęska militarna na pewno musi się zdarzyć. Rozłam jakiś w elitach rosyjskich i ten rozłam w kierunku raczej zmiękczenia
reżimu, bo jeszcze może się zdarzyć taki w kierunku utwardzenia. Jeżeli te dwie rzeczy się zdarzą, to jest szansa na jakiś lepszy scenariusz, może i dla Nawalnego. Bardzo dziękuję, muszę tutaj postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była ambasador RP w Federacji Rosyjskiej. Zapraszam, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień.